hymn państwowy. Drodzy Inowrocławianie, szanowni uczestnicy uroczystości z okazji setnej rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W styczniowych dniach 1919 roku Inowrocławianie stanęli do walki o wolność i o niepodległość. Solidarnie, ramię przy ramieniu, ponad podziałami, chwycili za broń i zwyciężyli. Na wieczną pamięć tych wydarzeń, jak co roku, gromadzimy się u stóp pomnika powstańców wielkopolskich, aby oddać im hołd i dać świadectwo ich czynów. Pamiętamy, że odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i tym symbolem jest data 11 listopada 1918 roku. I na Wrocławiu, na Kujawach i w całym Zaborze Pruskim do walk o niepodległość doszło kilka tygodni później. Impulsem do chwycenia za broń stały się wydarzenia, jakie miały miejsce 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. To wówczas doszło do wystąpienia Jana Ignacego Paderewskiego do wiecu przy bazarze. Polacy chwycili wtedy za broń. Płomień wolności rozlał się po całej zaborowej ziemi. Pod koniec grudnia oddziały wyzwoleńcze pod dowództwem podporucznika Pawła Cymsa ruszyły z Wielkopolski w kierunku Kujaw. Inowrocław miał wielkie znaczenie strategiczne, a dodatkowym celem powstańców było unieszkodliwienie stacjonującego tu silnego garnizonu okupanta. Połączone siły oddziałów Cymsa i ochotników z Inowrocławia oraz podmiejskich wsi toczyły ciężkie, trwające dwa dni walki o miasto. Znamy doskonale z opisów, z książek i podręczników, ale też z rodzinnych przekazów dramatyzm tych wydarzeń. Krwawe boje o gmachy poczty i dworca kolejowego, o budynki garnizonu przy ulicy Dworcowej, o kolejne punkty oporu Niemców w kamienicach na Rynku, na ulicy Królowej Jadwigi. To był bój na śmierć i życie. O dworzec kolejowy walczono nawet bezpośrednio na bagnety. Niemcy byli lepiej uzbrojeni, ale nie potrafili się skutecznie przeciwstawić zaciętości Polaków. 5 stycznia wieczorem wróg poprosił o rozejm. Inowrocław po 123 latach niewoli następnego dnia był polski. Nad miastem łopotały biało-czerwone flagi. Niepodległość nie była nam jednak dana za darmo. O skali zaciętości walk świadczy to, że pochłonęły one po stronie polskiej około 50 ofiar śmiertelnych. 120 osób odniosło ciężkie obrażenia. Szanowni Państwo, dziś jest dzień szczególny. Mija 100 lat od chwili tamtych wydarzeń. Ta okrągła rocznica to zarazem wzruszający czas. Czas, aby oddać cześć i honor bohaterom tamtych wydarzeń oraz zaświadczyć, że ich trud nie zostanie zapomniany. Niech pochylone głowy i składane wiązanki kwiatów będą tego choć skromnym i symbolicznym zadośćuczynieniem. To zaszczyt i nasz obowiązek wobec przodków i wobec polskiej historii. W setną rocznicę tych wydarzeń z dumą wspominamy wszystkich, którzy walczyli o wolność i tu, w tym miejscu deklarujemy pod pomnikiem
ich imienia, że patriotycznym obowiązkiem jest zachowanie wierności ich postaw, aby dzieło wolności nie poszło nigdy na marne. Chlubne karty polskiej historii, zapisane przez naszych przodków, godne są szacunku, a zarazem i refleksji. Refleksji, jak cenna była dla nich wolność, jak wiele byli w stanie dla niej poświęcić, pozostawili nam przecież dumę i ogromne zobowiązanie. Niech patriotyczny zapał w nas nie gaśnie. Inowrocławianie pamiętają. Inowrocławianie pielęgnują wywalczoną wolność. Inowrocławianie są dumni ze swoich przodków. Dziękuję za uwagę.